Przed godziną 7 do dyżurnego stanowiska kierowania Jaworskiej Komendy wpłynęło zgłoszenie o wypadku na 105 km autostrady A4 na pasie w kierunku Zgorzelca. Do zdarzenia zostały zadysponowane dwa zastępy ratownicze z JLG Jawor oraz zastępy z Wądroża Wielkiego i Budziszowa Wielkiego. Okazało się, że doszło do zderzenia samochodu ciężarowego z busem. Tymi pojazdami podróżowało łącznie 9 osób. Wskutek zderzenia ruch został całkowicie zablokowany na pasie w kierunku Zgorzelca. Dodatkowo w busie uderzenie uwięziło w pojeździe kierowcę oraz pasażera. Strażacy po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia z wykorzystaniem narzędzi hydraulicznych wykonali dostęp do tych podróżujących. Zostali oni ewakuowani na zewnątrz i przekazani przybyłym zespołom ratownictwa medycznego. Łącznie w tym zdarzeniu poszkodowanych zostało 7 osób. Wszystkie te osoby zostały zabrane do szpitali na obserwację. Na szczęście te ich obrażenia nie były groźne. Działania strażaków zakończyły się przed godziną 9. Kierujący pojazdem marki Renault Trafic, jadąc w kierunku granicy Niemiec, z niewyjaśnionych okoliczności wjechał na tył pojazdu ciężarowego. Pojazd wjechał do pobliskiego rowu. Osoby zostały przewiezione do Jaworskiego Centrum Medycznego w Jaworze oraz do Szpitala Wojewódzkiego w Legnicy. Kierujący pojazdem Renault Trafic został przebadany na zawartość alkoholu, wynik 0,0, trzeźwy. Na chwilę obecną trwają czynności wyjaśniające, mające na celu ustalenie okoliczności samego zdarzenia.